przyjechałam, bo Bielsko jest znane z bajek. A ja przecież jestem z bajki, prawda? Nazywam się Małgorzata Stasiaczek i jestem dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej. Idea festiwalu powstała ponad 2 lata temu, kiedy zastanawiałam się, co można byłoby zrobić ciekawego, kreatywnego w tym mieście dla dzieci i młodzieży. Pomyślałam sobie, że ponieważ prowadzę na co dzień szkołę muzyczną i wiedziałam, co dzieci lubią śpiewać. Zauważyłam, że dzieci bardzo często lubią śpiewać piosenki pochodzące z bajek. I zauważyłam, że brakuje takich festiwali o tej tematyce. Najczęściej są to tematy patriotyczne, kolęd, tematy na przykład muzyki retro, starszych wokalistów, piosenki aktorskiej, których dzieci nie słuchają tak naprawdę na co dzień. Nie gra im to w duszy, a przecież w muzyce najważniejsze jest to, żeby śpiewać to, co się kocha, to, co się czuje i najważniejsze jest to serce wokalisty. Wtedy jest się autentycznym, wiarygodnym jako młody artysta. Hejka, nazywam się Ania Stankiewicz, jestem Ze mną Nuda się nie uda, współpracuję z teatrem Tesseract z Bielska Białej Grupy Ogniowej. Dzisiaj tutaj na Festiwalu Piosenki Bajkowej prowadzę animację dla dzieci, świetnie się bawimy, tańczymy, wciągamy w to dzieci, rodziców. Dzieciom bardzo się podobają tańce, najbardziej się im podobają tańce, każde dziecko lubi tańczyć, trochę pośpiewają, trochę potańczą, będą dobrze w nocy spać. Zdecydowałam się przyjechać i opłacało się bardzo, bo dzieci się bawią super. Od malucha do najstarszego naprawdę dziecka, nawet rodzice, także jest super. Bielsko-Biała ma ogromne tradycje, jeżeli chodzi o przemysł filmowy, ten rysunkowy, bajki dla dzieci. Przecież Bolek Lolek, Pan Palini, Reksio, na tym wychowały się całe pokolenia Polaków. Stąd myślę, że pomysł Państwa Stasiaczków o tym, aby w naszym mieście zrealizować taki festiwal o tym charakterze, jest jak najbardziej na miejscu i wpisuje się jakby w całą tą historię i tradycję naszego miasta. Także nam, władzom miejskim, pozostaje tylko przyklasnąć i cieszyć się i życzyć organizatorom powodzenia i tego, żeby festiwal rozrastał się z roku na rok. Szanowni Państwo, jak spotkałam Małgosię Stasiaczek z jej marzeniami o zorganizowaniu festiwalu i o tym, że inicjatywa już przy drugim ją przerasta, bo tylu chętnych, tylu uczestników zgłosiło się z całej Polski, to powiedziałam super, bo przecież piosenka baśniowa, bajkowa w Bielsku Białej to strzał w dziesiątkę. I oczywiście nie zawiodłam się. Wspieram ją dlatego, że to jest fantastyczny pomysł. Odkryła Małgosia i cała ekipa, która to organizuje, wiele talentów. Dzisiaj miałam okazję tak naprawdę po raz pierwszy obejrzeć te wszystkie występy nagrodzonych i powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję serdecznie zwycięzcom, ale gratuluję też organizatorom i apeluję do wszystkich, którzy będą mogli wspierać tę inicjatywę, bo ona jest naprawdę fantastyczna i na pewno rozwojowa. Cześć, jestem Tomek. Jestem wolontariuszem Fundacji Akademia Pasji i Rozwoju i dzisiaj pomagam przy Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Bajkowej. Poznałem Gosię, dyrektor artystyczną tego wydarzenia i tak mnie zaciągnęła swoją pasją, że jako wolontariusz zaczynałem się jej pomagać i przez ostatnie 3 tygodnie, 4 tygodnie pomagałem w organizacji i dzisiaj się tutaj znalazłem i zabawiam dzieci i robię wszystko naraz, tylko żeby dzieci były szczęśliwe. Cześć, witam. Nazywam się Miłosz Goźlicki, jestem liderem Teatru Ognia Tesseract, grupy teatralnej, która powstała w Bielsku Białej. Znaczy, dzieci bawią się fantastycznie, właściwie każda możliwa atrakcja sprawia im dużo radości, ale taką największą popularnością cieszą się na pewno balony i animacje robione przez Anię Stankiewicz w grupie Klimat. Bańki też mają dość dużą popularność, ale ogólnie mamy pełne ręce roboty i pełno uśmiechów na twarzy.
ogóle gratuluję organizatorom i cieszę się, że mogę dać patronów w tak fajnej imprezie.